Cześć, witajcie, ja jestem Staraksi i rozpoczynamy kolejny odcinek z Miracolum. Muszę powiedzieć, że ostatni odcinek naprawdę mnie o dziwo rozbawił i był to naprawdę, jak na standardy Miracolum, fajny odcinek. To, co tam ogólnie działo, ten Mortal Kombat z tymi Akumami było świetne. To jest chyba na chwilę obecną jedyna rzecz, która mi się aż tak spodobała w Miracolum, naprawdę. To było świetne. Ale cóż, czas skończyć, jeśli chodzi o kolorowość, czas skończyć z kolorowankami. Wiadomo, że Miracolum przez długi czas nie może być piękne. Ponieważ teraz wracamy do piekła, czyli Nawałnica 2, czyli znowu będą osady z nienawidzi wobec Aurory, czyli znowu Aurorę przedstawiam najbardziej negatywnie jak się da i przywrócą jej postać tylko po to, żeby zrobić z niej znowu Nawałnicę. Nie żeby coś. Ja lubię ogólnie Akumę Nawałnicy, ale denerwuje mnie to jest Aurora akurat, bo Aurora, która jest dziewczęca i wobec Aurory chce nienawiść. Mnie to tak wnerwia. Zobaczymy, jaka teraz będzie przyczyna jej akumenizacji, ale obstawiam, że skoro powraca i Aurora, to pewnie powróci i Mirei. Tak myślę, że może powrócić. Tylko po to, żeby mnie zdenerwować swoim durnym zachowaniem. No ale dobra, zobaczymy. Zobaczymy, o co tu będzie chodziło. Też widzę Marinette i Adriana, więc oczywiście z nimi też będzie jakiś wątek. Choć z drugiej strony, kto wie. Może Nawałnica pojawi się znikąd. Tak samo jak Desperata się pojawiła znikąd. I nie będziemy w ogóle wiedzieć, dlaczego została zakomunizowana. To tak może być. No ale dobra, zaczynamy. Ej, czarny kot. No bo w sumie Marinette i Adra praktycznie w ogóle nie mają do czynienia z Aurorą. Nawałnica 2. Nie, Nawałnica 2, nie. Jak samą Akumę nawet Nawałnicy lubię, to już mówiłem. Denerwuje mnie to, że to jest Aurora, ponieważ ja już wiem, do czego oni tutaj zmierzają. Jak nie Chloe, to Aurorę przedstawią najbardziej negatywnie, jak się da. Do jutra, Marinette. Nino? Co ona się w tym momencie pocałowała w policek? Uczymy się dziś u mnie? Dzisiaj to nie bardzo, bo widzisz, obiecałem Adrianowi, że podrzucę mu zeszyty, bo dziś miał znowu sesję. Aha, sesję miał, tak? Coś z Adrianem jeszcze będzie? O nie. A co jeśli nagle na ten jeden odcinek wymyślą sobie, że Aurora będzie blisko Adriana i Marię tym razem będzie miała obsesję na punkcie Adriana z powodu Aurory? Bo za Marię tym razem Aurora będzie chciała wyrywać zęby, Aurora to zdenerwuje, stanie się idealnym celem dla kolejnej Akumy. Ja już jestem chyba na wszystko gotowa w tej bajce. Wyjdźcie się uczyć do Alii, a ja później podrzucę Adrianowi dzisiejsze notatki. Oczywiście, oczywiście. Byle tylko być blisko z Adrianem. Na pewno, dzięki. To się źle skończy. Marinette. Co za historia! Słyszałaś, Chloe? Aurora będzie miała potwornie niską średnią w tym semestrze. Cóż, nie da się być super pogodynką i super uczennicą równocześnie. Lepiej nie doprowadzać jej do płaczu, bo zmieni się w Nawałnicę i pluć się na nas deszczem. Cóż to za żałosna moc? Okej, Chloe tym razem się znęca nad Aurorą? Dobra, niech mi także wytłumaczy, dlaczego nagle teraz robimy tutaj wątek z Aurorą, mimo tego, że nie była ona obecna przez praktycznie cały czas. Nigdy się w zasadzie nie pojawiała, tylko w tym jednym odcinku. No ale jak oni teraz kreują bardziej taką narrację, że tutaj Chloe się znęca nad Aurorą, to okej, na to jeszcze mogę przystać, bo teraz to się może kojarzyć zupełnie z diazbra, a nie z bezpośrednim zasadzeniem nienawiści wobec dziewczęcych dziewczyn, no bo Aurora też jest dziewczęca. Nic takiego się nie stanie. W następnym semestrze poprawi stopnie. Daj znać, gdybyś potrzebowała pomocy. Dzięki, Marinette. Marinette staje w obronie Aurory? Nie, to jest niemożliwe. Nie, to jest niemożliwe. Marinette stająca w obronie Aurory? Nie, to się nie dzieje. Wiadomo, złoczyńca zawsze pozostanie złoczyńcą. W przeciwieństwie do ciebie ludzie zmieniają się na lepsze. A ty się nigdy nie zmienisz, Marinette Dupont-Chain. Akurat to jest prawda. Tutaj Chloe ma rację. Ty zawsze będziesz Adrian Bebe, Adrian bla 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 był kotać? A ty, droga Alio, nadal nie odkryłaś, kim jest Biedronka? Co? Jesteście dla siebie stworzone, obie tak samo beznadziejne. A wracając do ciebie... No, chyba z Aurora sobie zniknęła. Okej, ale jeszcze tutaj nie spodziewałam takiego wątku. W ogóle to nie wiem, kto się wytłumaczy. Co my nagle teraz tutaj mamy wątek z Chloe się nie lubi z Aurorą? O tym nie było nic wcześniej wspominane i się musiał mi internet w tym momencie zacząć. No świetnie, dziękuję. Będę musiała... Chwila. Będę musiała ten drugi mój internet odpalić. Widzicie? Przez was uciekła! A jeszcze nawet nie skończyłam jej obrażać! Idziemy, Sabrina?
powinniśmy się już uczyć. Jednak Marina jest bardzo wściekła. Ej, no ale teraz ja będę miała skonfliktowaną uczucia, no bo akurat Aurora lubię, no. To jest pierwszy raz, gdy w sumie nie za bardzo mi się podoba to, co tutaj Chloe robi. Wiesz, Tiki, Chloe może mieć trochę racji. Ja się nie zmieniam. Za każdym razem, gdy próbuję zagadać do Adriana kompromitę... No właśnie, ty się nigdy nie zmienisz. I to jest właśnie twój problem, że ty się nigdy nie zmieniasz. Akurat tutaj dobrze ci Chloe powiedziała. Ale pewnie sobie droga będzie ją pociesać, twierdzi, że nie przejmuj się tym, co mówi Chloe. Ona jak zwykle jest taka wredna. Nie. Gdy tylko przed nim stanę, serce wali mi jak oszalałe, a... No ja cię chcę... I za specjalnie robią scenę z nawałnicy z pierwszego odcinka, żeby jeszcze bardziej nawiązać. A tak, tutaj znowu Aurora powraca w formie nawałnicy. Się plączę i nie mogę nie na siebie wydusić, jakbym miała paraliż. Tak, bo na pewno w tym sezonie cokolwiek się zmieni, a właściwie w tym odcinku. Ja chciałam ci pręczyć brezem. Znaczy, pręcz ci mój brezem, znaczy... Ale stąd? Pod maską skrywasz się, spotykamy się codziennie i o tobie wiecznie się... No ja, serio, teraz będą nam wspominać te odcinki z pierwszego sezonu. Tak wielka miłość kipi we mnie, mą walentynką zostać chcie. Jakie to piękne! Ale nadal nie wiem, co o mnie myśli, ani dla kogo napisał ten wiersz. Oj, jestem taka beznadziejna. Jesteś beznadziejna. Ale nie, Marinette. Bardzo się zmieniłaś od początku roku i... Ja nie wyrobię z nią, autentycznie. Nie, Marinette się jakkolwiek nie zmieniła. Dalej kradnie, dalej stalkuje Adriana, dalej ma obsesję na jego punkcie. Niczego się nie nauczyła, zamknij ryj. Pierwszego spotkania z Adrianem. Masz rację, zmieniłam się. Nie, się nie zmieniłaś. A jeszcze gorszą ciamajdę niż wcześniej. Nie! Tak. Ej, no Marinette sobie wreszcie zastała zdawać sprawę, nie? Z tego, że może jednak jest jakiś problem z nią. No ale oczywiście, głupia, durna Biedrona będzie jej wam jedzenie. Nie, no wszystko to z tobą jest okej. Wiecie co, to jest najgorsze. To jest najgorsze. Gdy jest jakaś osoba, która ewidentnie ma problem ze sobą i w końcu zaczyna to do niej docierać, ale nagle niespodziewanie musi się pojawić ta spierdolona toksyczna psyjaciółka, która będzie jej wmawiać, że nie, no wszystko to jest z tobą okej. Nie! Marinette ma problem i to poważny ma problem. Ma problem ze sobą. Boże, o tym wszystkim, co ci się udało! Byłaś Adrianem w kinie! Tak, jak mogłabym zapomnieć. Turbanie z ręcznika na głowie. Racja, może to nie najlepszy przykład. Jak razem ćwiczyliście do konkursu gier wideo tutaj, w twoim pokoju? Roma, teraz te retrospekcje. Zmierzamy do tego, czy Marinette się czegokolwiek nauczyła. Tu nie chodzi o to, co ona spędzała z Adrianem, czy nie. Tylko, czy się czegoś nauczyła. Odpowiedź brzmi nie, niczego się nie nauczyła. I kiedy z nim walczyłaś? Tam była tylko po to, żeby być z nim. To był jedyny raz, gdy ona faktycznie była na lekcji zermierki. Kontynuujcie. Dzięki. Tylko zrobiłem wypad. Masz niezły refleks. Adrian jest teraz twoim przyjacielem. Proszę rację. Przez to całe zamieszanie nie obejrzałaś prezentu. Zawsze przy sobie noszę ten talizman od ciebie. I przynosi mi szczęście. Jesteś taki wspaniały. On jest wspaniały. Kolizja. Chciałam powiedzieć... No, bez przerwy ma problem. Talia zmian. No tak, a w ogóle to... Dziękuję. Jest przyjacielem, z którym mogę o wszystkim porozmawiać. Oprócz moich uczuć do niego. I tak lepiej niż nic, prawda? Powiedz. Ale to jest takie durne gadanie, wiecie, teraz tak durnie próbują nami manipulować, że niby za koło to się Marinette czegoś nauczyła. Nie, niczego się nie nauczyła, nawet nie raczyliście w tym momencie podać za tego przykładu światowego o tym, że ona się czegoś mogła nauczyć, bo się niczego nie nauczyła. Czy można być zakochanym w swoim przyjacielu? Czy kiedyś zdobędę się na odwagę i wyznam mu, ile dla mnie znaczy? Nie, nigdy tego nie zrobisz. Do wiadomości pani Tsurugi. Nie wszystko idzie dokładnie tak, jak zaplanowałem, ale zmiany mogą być korzystne. To tylko wzmocni nasze porozumienie. Zgadza się. Nie wszystko idzie zgodnie z planem. Przynajmniej z moją. Twój ojciec powiedział, żebyś na niego nie czekał. Niepotrzebnie przyjęłam tę pracę. To dla mnie zbyt wiele. Pamiętaj, żeby poćwiczyć na fortepianie zanim... O co tu chodzi? Pójdziesz spać. Gdy patrzę, jak Adrian dorasta, coraz bardziej się do niego przywiązuje. Myślę, że on też to zrozumie. Mój tata nawala, prawda? Niech zgadnę. Coś mu wypadło. Tak, ale zarezerwował dla ciebie najlepsze miejsce. W pierwszym rzędzie. Natalia ma jakieś przemyślenia, że może niezbyt dobrze postępuje? Ciekawe, jak długo to będzie trwało. Zawsze. Wszystko za pieniądze.
Szermierka zarezerwowana na godzinę 18.05, a lekcja chińskiego na 18.35 zgodnie z życzeniem. Pamiętaj o odpowiednim wyglądzie na dzisiejszą galę bohaterów Fundacji Agresta. Oczywiście, będę pamiętał. Najpierw nam pokazują wspomnienia Marinette, teraz wspomnienia Natalii. Gdy patrzyłam na Emily, jak zapada w wieczny sen, czułam bardzo głęboki smutek. A potem... Czyli one cię znały? Pomału mój podziw dla Gabriela, człowieka, który zrobi wszystko dla swojej rodziny, zaczął przeradzać się w coś więcej. Nigdy wcześniej nie czułam czegoś podobnego. Nie, czyli jasno nam daje do zrozumienia, że ona faktycznie go kocha. Kobieco, ty jesteś zakochana w człowieku, który jest dosłownie cały Paryż gotowy spalić, tylko po to, żeby ozdrowić swoją żonę. To jest chore. To jest chore. Krzywdzicie ludzi, krzywdzicie nastolatki przede wszystkim. To jest chore. Zrobiłabym wszystko dla Gabriela Agresta. Absolutnie wszystko. No, jesteś gotowa między innymi opętywać niewinne nastolatki, jak teraz to chcecie zrobić z Aurorą po raz kolejny. Jesteś gotowa, Natalio? Zbyt długo pan już czeka na spełnienie swego pragnienia. Zrobię wszystko, by zdetronizować Biedronka i Czarnego Kota. Dobrze. No to teraz wspomnienia z drugiego sezonu. Natali, wszystko w porządku? Tak, nic mi nie jest. Wyczuwam negatywne emocje. Skończymy później. Ja, negatywne emocje wysuwasz. Po raz kolejny, niewinną nastolatkę kto zapamiętać, ale pamiętacie śpiewkę Marleny? Że Aurora to sama jest sobie winna, że ona jest zła, no ale Gabriel to już oczywiście dobrym człowiekiem jest. Muszę ci opowiedzieć, jak fajnie było na sesji. Przepraszam, tato, było naprawdę ciekawie. Opowiesz mi o sesji później. Teraz jestem zajęty. No, zajęty opętywaniem niewinnej Aurory, która nic mi w życiu nie zrobiła, ale i tak zniszczę jej życie i reputację również. Mogę iść spotkać się z przyjaciółmi? Spotkasz ich jutro rano w szkole. Skąd znam te negatywne emocje? Skąd się znam? Może to emocje pańskiego syna? Spędza z nim pan za mało czasu. Robię to wszystko, żeby znów był szczęśliwy. Nie boisz się? Ale to jest durne usprawiedliwianie, żeby znów był szczęśliwy, co? Żeby znów był szczęśliwy, opętuje z niewinne nastolatki. Żeby znów był szczęśliwy, posługuje się nastolatką. Żeby znów był szczęśliwy, niszczy życie Chloe, Aurozę i każdej innej nastolatce w szkole. Jesteś po prostu psychopatą. On, że go straci, idąc tą ścieżką? Twój ojciec jest bardzo zajęty. Twoje mirakulum nie jest stworzone do takich celów, panie. Jak śmiesz się odzywać do mnie w ten sposób? Zgnida. Widzisz, jak on próbuje usprawiedliwiać te swoje durne, złe czyny? A prawda jest taka, że jest zwykłym psychopatą. Marlena się może nabrała na te jego ciepłe słówka, ale ja się nigdy nie nabieram, to jest psychopata. Nuru, daj mi mroczne skrzydła. No i będzie, kurde, opytywanie Aurory. Psychol. A jeśli Nuru ma rację, czy nie ryzykuje zbyt wiele? Musisz mi to... O, dociera coś do siebie? Tak, docę do niego, na 5 minut coś do niego docę. Tobie zawsze. Szybko! Proszę. A dobra, teraz ma wspomnienia, tak? Co rozumiesz, te wszystkie postacie będą miały teraz wspomnienia? Teraz już nie mam wyboru. Muszę wygrać za wszelką cenę. Leć do niej, moja mała Akumo, i zapłatnij nią. Nie no, opętaj ją ostatecznie. Bo jest psychopatą. Dobra, ale o co tutaj będzie chodziło? Co ona będzie smutna z tego powodu, co Chloe jej powiedziała? Nie da się być super pogodynką i super uczennicą równocześnie. Ja. Bo zmieni się w nawałnicy i luźnie na nas deszcze. Złoczyńca zawsze pozostanie złoczyńcą. Nawałnico, ludzie mówią, że nigdy się nie zmienisz i mają rację. Ludzie się nie zmieniają, tylko rosną. Tym razem twoje moce będą silniejsze niż poprzednio. Przywrócili ją tylko po to, żeby znowu zrobić z niej nawałnicę. Ja pierdzielę. Pokaż im, że wszystkie żywioły są tobie posłuszne. Dobrze, władco ciem. Projekt Moda. Nowe wyzwanie dla fanek mody. To jest... No szkoda mi tej Aurory, naprawdę, jest mi jej szkoda. Jest mi jej naprawdę szkoda.
Nie dojdę teraz w windzie. Mój tata nigdy się nie zmieni. Lubię tych, którzy się nie zmieniają. Przynajmniej wiadomo, czego się spodziewać. Spójrz na mnie. Uwielbiam jeść serek. Po co mam to zmieniać? Nie byłbym sobą. Cały odcinek związany z czyimiś wspomnieniami oczywiście. Gdyby tak się stało. Czyli moje życie nigdy się nie zmieni? Co ty mówisz? Głowa do góry. Pomyśl o tym, co się wydarzyło od zeszłego lata. Wreszcie chodzisz do szkoły. Choć uważam, że to dziwne, żeby chłopak w twoim wieku wolał chodzić do szkoły, niż siedzieć w domu. Miałem dość zamknięcia w domu i braku znajomych. Wszystko przez ojca. A teraz mam tylu przyjaciół. Widzisz? Już się zacząłeś zmieniać. Ale mój ojciec nie. Jesteś tego pewny? Nie ukarał cię po tym, jak poszedłeś do kina z dziewczyną bez jego wiedzy. Racja. I nawet obejrzeliśmy wtedy film z moją mamą. I zagraliście w duecie na fortepianie, dobrze pamiętam? Adra cię naprawdę załamie, gdy się dowie o tym, że on jest łatą cię. Był mi po tym wszystkim na koncert z przyjaciółmi. Sprawił mi wspaniały prezent urodzinowy. Siemka! On dalej nie wie o tym, że to nie jest prezent urodzinowy od niego, tylko od Marinette. On dalej o tym nie wie. On się kiedykolwiek dowie o tym? Wow, fajny szaliczek, stary. Wymiatasz. Wiem. Uwierzycie, że dostałem go od taty? Niesamowite. 3 lata z rzędu dawał mi taki sam długopis. Wow, to niesamowita odmiana. Dorośli czasem nawet potrafią być spoko. Twój ojciec jest jak kawałek sera w bardzo grubej skórze. Jak bijesz w niego porządnie zęby, okazuje się, że w środku jest miękki. Albo ciut zepsuty. Plak, to trochę ohydne, ale masz rację. Dziękuję. No, już atakuje nawałnica. Ale mnie to naprawdę wnerwia, jak oni przedstawiają te z Aurory. No kurde, robią ten odcinek, zrobili ten odcinek właściwie tylko po to, żeby znowu ją zamienić w nawałnicę i sobie co? Znowu chyba sobie znienawidzić wobec niej, bo ja tutaj nie widzę innego wytłumaczenia, choć przyznam tak faktem, że tutaj dają jej taki powód bardziej do bycia nawałnicą, powiedzmy, za uzasadnione, no bo faktem Chloe się nad nią teraz znęcała. No ale nie, no chwila, Marlena i tak będzie twierdziła, że ona jest zła, że ona jest okropną osobą. Marlena to sama jesteś okropna. Co to ma być? Tak? Wysadę pazury! Użyję siły wulkanu, żeby odsunąć ziemię od słońca. Już wkrótce świat pogrąży się w wiecznej zimie, a jego mieszkańcy zamienią się w mrożonki. Też pokaż jej głos zmienili, skąd ten głos poznaje. I chyba to jest głos Siry test, tylko co widzicie teraz znowu, nie wiem, czyj. Wy nareszcie docenicie, jaka jestem potężna! Tryona ma podazienie samoce. Pewnie tak, ale spokojnie, nie damy jej puścić z dymem naszego miasta. Ej, czy ty właśnie zażartowałaś, kropeczko? Tak. Małe zmiany są dobre, czyż nie? Ja, zmiany na 50 sekund. Kocham te dziewczyny. Macie rację, będą rewelacje. Astronauci potwierdzili z orbity okołoziemskiej, że nasza planeta zeszła ze swojego toru i oddala się od Słońca. Nawałnica jest o wiele silniejsza niż poprzednim razem. I znowu to wszystko robota Chloe. Gdyby znowu mogło być tak jak dawniej, nim zjawił się Władca Ciem i jego złoczyńcy. I zanim się poznaliśmy? O nie, no co ty, nie o to mi chodziło. To może zabrzmi głupio, ale gdyby nie Władca Ciem, nie siedzielibyśmy tutaj razem. Cóż, przynajmniej tyle dobrego, że Alia obwinia Chloe, a nie Aurora. Z dwojga złego wolę, żeby obwiniała Chloe. Tym razem, okej, tym razem faktycznie wina Chloe. No bo to złego robi Aurora. Tak po prawdzie Aurora nie robi nic złego, tylko jest bez przerwy zatykowana, ciem kontrolowana. No ale nie, Marlena i tak będzie twierdziła swoje, że Gabriel jest dobrym człowiekiem, a Aurora to z kolei jest zła i niedobra. Sama też niedobra i zła, wkurwia z mnie. Właściwie jesteśmy parą dzięki Biedronce. Siedźcie tu i nie wychodźcie. To prawda. I dzięki niej jesteśmy też superbohaterami. Ruda Kitko, pancerniku, potrzebuję waszej pomocy. Ty jesteś Ruda Kitka? Jasne, że tak. Trix, do ataku! No ja tam pokazują tą jej durną transformację w tych wspomnieniach.
Ale właśnie, jakie to jest w ogóle głupie, nie? Czemu oni wiedzą o sobie, że są superbohaterami? Czemu Marinette i Adran nie mogą tego wiedzieć? To bardziej mnie denerwuje, że oni nie mogą wiedzieć, ale oni z jakiejś racji już to wiedzą. Że oni są bohaterami. Oni wiedzą o sobie, że są bohaterami. To czemu nie może tego wiedzieć Marinette i Adrian? Kim oni są? Ale odjazd! Waze, załóż skorupę! Nie, pokazują na transformację tylko po to, żeby co? Żeby nam to wspomnieć, tak? Niepotrzebnie. Podejrzewałam, że ty jesteś pancernikiem. Czyli nic przed tobą nie mogę ukryć. Zawsze byłeś kiepskim kłamczuchem. Ajajaju, ta zła dziewczyna zmieniła pogodę. Boimy się pomocy. Chodźcie tu, muszki, nie ma co się bać. Nora was obroni. Gdzie jest ta durna chłopcyca? I to nie jest zła dziewczyna, to jest dziewczyna, która została opętana przez władcę ciem. I to specjalnie nazywają ją złą, żeby wiedzieć z Aurory zrobić to zło okropne, że ona jest taką okropną osobą. Pierdolcie się, naprawdę, nienawidzę. Nienawidzę już tego odcinka, nienawidzę tego odcinka. Jak nie Chloe, to Aurorę będą przedstawiać negatywnie. Nigdzie się stąd nie ruszymy. Co ona wyprawia? No to przylecieć i dać mi moje Miraculum, czyli ja jestem najlepszą superbohaterką? Tak, oczywiście, że ty, Chloe. I najmilszą ze wszystkich. To prawda, Chloe. Skoro nikt się nie przyznaje, cała szkoła zostanie ukarana. Pokazujcie na miejsce wspomnienia Chloe, że jest taka zła i niedobra. Ja pierdzielę, tym razem sezon nienawidzę zarówno wobec Aurory i Chloe. No super! Super, no coraz lepiej! Czy mój tatuś będzie zachwycony, że zostałam niewinnie ukarana? O nie, proszę, nie zawracaj głowy burmistrzowi. Wszyscy zostaną ukarani z wyjątkiem panienki burżua. I jaka Sabrina? Nie znam żadnej Sabriny. Ale jasne, że mnie znasz. To ja. Twoja przyjaciółka. Powinna panienka z nią porozmawiać. Czeka tam. A? Ja tu nikogo nie widzę. W ogóle nie mogę zrozumieć, czemu się nie zjawia. Tym bardziej, że bez ciebie nie pokonałaby misia goryczka. Chloe, byłabyś tak miła? Oczywiście widzę. Ten odcinek się chyba też dzieje z Miraculum. No chyba w taki sposób tylko to można wytłumaczyć. Rodko? Biedronka? Co ty robisz? Nic takiego, tylko ratuję ci skórę z pomocą naszej nowej kumpeli. A potem był ten super akcje z królową pszczół! Marzyłam o tym, żeby to zrobić z tobą! Musimy ciągle współpracować. No i właśnie ty bardziej mi szkoda Chloe, bo ona po prostu chciała być bohaterką, chciała mieć cele w życiu. Chować dobrze królową pszczół? Rządzić! Twoja kolej, Biedronko! Zaliczone! Ty jesteś najlepsza ze wszystkich, a Biedronka to lamuska, skoro się nie zjawia. Hej, przestań! Nie mów o Biedronce w ten sposób! No to jest chyba ten etap, gdy faktycznie Jacek chce bronić Biedronkę, bo jest po prostu wierzy w to, że oni faktycznie dadzą tą moc, bo to się dzieje przed Miraculium. I co, Chloe Bourgeois? Uważasz, że moje moce są totalnie żałosne? To dowód na to, że miałam rację. Złoczyńca zawsze pozostanie złoczyńcą. Nigdy mnie nie pokonasz! Jestem huraganem! Dobra, już wiem, co i to jest głos, to jest Frosta z Siry. Teraz sobie dopiero z tego zdałam sprawę. No, Frosta z Siry i zarazem Franki z Monster High i Icy i Briar. Auć, to prawda, jest dużo silniejsza niż kiedyś. Ale my też jesteśmy już silniejsi. Znamy się z Czarnym Kotem o wiele lepiej i nauczyliśmy się razem walczyć. Nie! Czarny Kot próbował się czegoś uczyć. Ty bez przerwy się nad nim wywyssasz, uważać siebie za lepszą od niego. Nadal nie wiemy, gdzie jest Akuma. Chyba najwyższa pora użyć szczęśliwego trafu, nie sądzisz? Potrzebuję do niego całej drużyny, teraz nic z nim nie zrobię!
Dlaczego są te wspomnienia? Innych sezonów. Zresztą odcinek, który się bardziej skupia na wspominaniu nam, co się działo w innych sezonach, niż na tym, co się dzieje konkretnie w tym odcinku. Oto, Biedronka! I czarny kot! Zdobyliśmy do siebie zaufanie. Chowaj kropki! Chowaj bazurę. I teraz mamy nowe supermocy! Akwatyki i krokuj! Będę podwodne i lodowe moce. Lodowlak, wysuwaj pazury! Wiedziałam od samego początku, że ten odcinek będzie zły. Nawałnica, prawda, kotku? Jak zwykle zgadzam się z tobą w 100%. Im dalej ziemia odsuwa się od słońca, tym niższą temperaturę odczuwamy. Klaro, powiedz nam, jak sytuacja? Dochodzimy do minus 40 stopni Celsjusza. Warunki są ekstremalne, ale Biedronka i Czarny Kot mają specjalne kostiumy na mróz, więc mają wyrównane szanse z nawałnicą. Wszystko w porządku, Klaro? Przerwało transmisję. No, się straciła. Mróz spowodował uszkodzenie kamery, ale obserwuje walkę. Wszystko idzie dobrze. Biedronka użyła szczęśliwego trafu. Zdobyła jakiś mały przedmiot. Wygląda jak kredka. Co ona z tym ma zrobić? Czy Biedronka będzie coś kolorować? Czarny Kot trzyma kserokopiarkę. Niewiele widzę, ale Biedronka chyba chce coś skserować. O, jaki potężny błysk! Chwila! Nawałnica została pokonana! Oje! Oje! I co, i nawet tego nie pokazali? Oje! 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 Królowa pszczół zrobiłaby to 1000 razy lepiej i szybciej. Oczywiście, że znowu mają totalnie wyjebane na Aurorę, no czego innego ja się mogłam spodziewać? Na orbitę, Biedronko i Czarny Kocie! Radzisz sobie, Marinet! No ty wiecie, że mają czego ja się innego mogłam spodziewać? Przyniosłam mu notatki ze szkoły i pracę domową na jutro. Proszę mu przekazać, że to od Marinette z klasy i zrobiłam to jako przyjaciółka, żeby mu pomóc. Dobrze? Dobrze. Do zobaczenia jutro w szkole. Buziaki, twoja przyjaciółka Marinette. Fu na ciebie! Nowa, ulepszona Marinette! Durna, zjebana, nienawidzę jej! Ona jest taka cudowna i elegancka. I zawsze taka była. Nie pokazał nam oczywiście to z Aurorą. Oczywiście, że nie wyjebany na nią. Ale się nie zmienia. Jest po prostu Biedronką. Tak jak wtedy, gdy cię wystawiła i nie przyszła na romantyczną randkę pod paryskim niebem. Albo jak ci powiedziała, że kocha kogoś innego. Nie chciałabym się bawić twoimi uczuciami, tak samo jak cię okłamywać. To by było nieuczciwe. Jesteś nie tylko partnerem do akcji, ale i przyjacielem. A przyjaciela nie wolno oszukiwać. Ale o jakie oszustwo ci chodzi? Dlatego, że jest jeden chłopak. Jest jakiś chłopak? Nie, czy wspominają na te odcinki, uch. To... Nie mogę nic więcej powiedzieć. Nie powinniśmy nic o sobie wiedzieć, inaczej zdradzilibyśmy naszą tożsamość. Oboje jesteśmy superbohaterami i nie mamy wyboru. Wszystko rozumiem. Twoja przyjaźń jest dla mnie bezcenna. Zatrzymaj te róże. Pasuje ci do stroju. Już tego nie będę komentować, bo to robiłam. Dlaczego nie zakochasz się w innej dziewczynie?
takiej bardziej osiągalnej? Serce nie sługa, nic na to nie poradzę. Nie da się od tak przekierować uczuć. Tak? Niejaka Marinette przyniosła ci notatki z dzisiejszych lekcji. Przepisała wszystko odręcznie. Mówi, że zrobiła to jako przyjaciółka, żeby ci pomóc. Dziękuję, Natalie. Do zobaczenia jutro w szkole. Buziaki, twoja przyjaciółka Marinette. Jakoś nie skojarzyłem nigdy jej pisma. Pamiętasz? Nie mówcie mi, że Plak teraz ją go psekieruje na to, żeby się zakochał w Marinette. No nie. Dlatego to zmierza. Ten anonimowy walentynkowy liścik? Jej, czekaj! Ktoś odpisał na mój wiersz? Przecież go wyrzuciłem! Jak słońce włosy lśnią, zielone oczy... On teraz domyśli, że to było od Marinette! Twe. Tak bardzo poznać twoje najskrytsze marzenia chcę. Walentynką twą pragnę być, niech miłość nasza trwa. Powietrzność niczym piękny sen, bo twoja jestem ja. Ta, która pisze równie przesłodzone dzieła, co ty, na pewno jest ci przeznaczona. Wiedziałem, że to nie jest liścik od Biedronki. Musiał być od kogoś ze szkoły. Od Marinette? On się tego domyśli w końcu, po trzech sezonach. Na szczęście mnie nie zauważył. Cześć, Marinette. Co u ciebie? Po tym, co wczoraj u ciebie się zdarzyło, martwiłem się, że... O, czyli oglądałeś ten program. Słuchaj, to co widziałeś tam wczoraj, te zajęcia w moim pokoju... Mówisz o zdjęciach? Zdjęcia, no właśnie, to nie tak jak myślisz. Wiesz, interesuję się modą i... Czy ty nie kłamiesz? No co ty, nie jesteś w moim stylu? Nie interesuję się modą i co tak pierdolić. Ale nie tak, no wiesz. Żartowałem, rozumiem, w porządku. Nie, Marinette nie może być we mnie zakochana. Jest tylko przyjaciółką. Poza tym jest... No serio! Aga, pomyśl, że jest zakochana w Luce. Nie. Się nie zdziw tylko. Jaki to był zjebany odcinek. No od samego początku wiedziałem, że ten odcinek będzie zjebany, że to właściwie będzie najgorszy odcinek i się oczywiście nie pomyliłam. To jest najgorszy odcinek z tego sezonu. Ponieważ sezonie nienawiści wobec Chloe. Kurde, znowu baterie. Sadzenie nienawiści wobec Chloe. To jest jedna kwestia. Ale sadzenie nienawiści zarówno wobec Chloe, jak i wobec Aurory, no to jest już po prostu przekroczenie pewnych granic. Choć no, fakt faktem, że jeśli chodzi o ich konflikt, no to fakt faktem, obydwie są dziewczęce, więc tutaj nie mogę może stwierdzić. Więc tutaj nie mogę być może stwierdzić, że to jest aż takie sadzenie nienawiści tym razem wobec Chloe, no bo jednak tym razem znęcała się nad inną dziewczyną, która również jest dziewczęca. Ale wyzywało się też na Marinette, a twórcy oczywiście odskują tego, że mamy współtuć Marinette. Nawet wtedy, jeśli Chloe mówi prawdę i ma świętą rację odnośnie tego, jaka jest Marinette, to oczywiście mamy jej współtuć, mamy ją wspierać jeszcze. I naprawdę sama racja tego odcinka. Durne wspomnienia z innych odcinków, to po pierwsze. I po drugie takie wmawianie nam, że komu te postacie się z tego uczą, że te postacie uczą się na błędach. Gówno prawda! Żadna z tych postaci się niczego nie nauczyła. Marinette przez te wszystkie odcinki dalej stalkuje Adriana. Dalej ma chorą obsesję na jego punkcie. Dalej nie potrafi z nim rozmawiać. Dalej nie potrafi powiedzieć mu, co do niego czuje, choć to nie jest miłość, tylko chora obsesja. Dalej nie potrafi zachowywać się normalnie. Dalej dopuszcza się przestępstw, a to kradnie, a to jest na tyle bezcelna, że ukradnie Julece rolę modelki. Ona się niczego nie uczy. Już prędzej jestem skłonna uwierzyć w to, że Adrian ewentualnie się mógł czegoś nauczyć, że Adrian jakąś tam zmianę przechodzi.
w tym Miraculum, ale na pewno nie Marinette, która się jakkolwiek nie zmienia. A tak jest załosne manipulowanie nami i wmawianie nam, że Marinette się zmienia, Marinette się uczy. Nie, Marinette się niczego nie uczy i to sobie do łba zakodujcie, że ona się niczego nie uczy. I to jest wasza wina, bo nie potraficie jakkolwiek zrobić dobrego odcinka z nią, żeby się ona czegoś mogła nauczyć. Ona bez przerwy popełnia błąd i później nie ponosi jakichkolwiek konsekwencji przez to, że owy błąd popełniła. Tylko bez przerwy wszystko jej uchodzi na sucho, nie ponosi ona żadnych konsekwencji i przez to, że ona nie ponosi żadnych konsekwencji, to ona nie jest w stanie się czegokolwiek nauczyć. A co do Aurory? Postać dodana na siłę tylko po to, żeby sedzyć, nienawidzić bezpośrednio w jej stronę, że o, Aurora taka zła i niedobra, bo się przemieniła w nawałnicę, bo jest kontrolowana przez władcę ciem. Naprawdę wnerwia mnie coś takiego. Jak już zrobili tutaj odcinek teoretycznie o niej, że ma ona tutaj jakieś przemyślenia na temat tego, że no, czuje się zakłopotana, że czuje się ogólnie... źle z tym, co zrobiła, to czemu nie pociągną tego dalej? Czemu nie zrobicie z Aurorą tego samego, to twórcy Hasbro zrobili Sequest the Girls? Przecież to był nawet dobry temat, że Aurora okej, jest losową postacią, która bierze udział w konkursie na najlepszą pogodynkę, przegrywa, staje się nawałnicą, ale później w innych odcinkach się pojawia i cała jej postać polega na tym, że dąży ona do tego, żeby się zreformować. Ale nagle nadchodzi ten odcinek, w którym Chloe, no, jej dogaduje, tak, dogaduje jej, nie daje jej spokoju i doprowadza do jej akumulizacji po raz kolejny. Ale ludzie faktycznie wybaczają Aurorze, bo zdają sobie sprawę z tego, że to nie była jej wina. No ale nie! Oczywiście, że tego takiego nie zrobią, a dlaczego? Bo Aurora nosi sukienkę, bo Aurora nosi balerinki, więc Aurora jest dziewczęca, więc trzeba się znienawidzić wobec niej, bo to jest dziewczęta, to dziewczyna. I to jest w ogóle nie fair, że z nią robią wątek, który polega na tym, że ona się staje nawałnicą i jest zła i macie jej nienawidzieć. Ale dlaczego jeszcze do tej pory nie zrobiliście żadnego odcinka z Mirej? Dlaczego jeszcze do tej pory Mirej nie stała się idealnym celem dla kolejnej Akumy? Pytam się dlaczego. A, bo Mirej jest staromyską, bo Mirej jest cicha, zamknięta w sobie, to z niej nie będziecie robili postaci negatywnej. No tak, mogłam się domyśleć. Mogłam się domyśleć. Ja to specjalnie robię z Chloe hipokrytkę, że tutaj cepia się Aurory, no jakby nie patrzeć, to sama była zakomunizowana i sama robiła te złe rzeczy. Robię to specjalnie oczywiście, żeby wiadomo, serce też nienawidzi wobec niej, więc no... Naprawdę. Aurora istnieje chyba tylko i wyłącznie po to, żeby wstawić ją na jeden odcinek, żeby była tą nawałnicą, no a Chloe istnieje oczywiście po to, żeby praktycznie w każdym odcinku serce nienawidzi wobec niej. No i Gabriel. Gabriel, którego to rzekomo mamy lubić, Gabriel, którego to rzekomo mamy jest to wspierać w jego celu, no bo jak twierdzi Marlena, Gabriel Agrest jest dobrym człowiekiem, a Aurora jest zła, jest niedobra, jest niefajna, w ogóle najlepiej powinno się zabić Aurorę za to, co robi. I naprawdę, zamiast się skupić na Aurorze, to nie, to oni zamiast tego stwierdzili, a dodamy ją na 5 minut, tylko po to, żeby była nawałnicą i naprawdę miała dwie sceny, dwie kurwa sceny, gdy była nawałnicą. Ja pierdolę. Bo cały ten odcinek to były wspomnienia innych postaci. No wkurwić się można, naprawdę. Co za zjebany scenariusz. I to bardziej jest mi szkoda Aurory, bo biorąc pod uwagę to, co teraz omówiłam, Aurora też ma potencjał na to, żeby zrobić z niej nawet taką samą Shimmer z Sequest the Girls. Ona by się o wiele lepiej nadawała na główną bohaterkę niż Marinette. I jak już, okej, jak już oni prowadzą taką narrację, że Chloe ma być ta zła, to niech przynajmniej wstają Aurorę do kolejnych odcinków, niech oni pracują nad postacią Aurory, żeby ona się faktycznie zmieniała, w sensie, żeby faktycznie przechodziła tą scenianę i niech nawet stanie się jedną z Mirakuli. Ale oczywiście do tego nie dojdzie, bo zamiast tego lepiej serce znienawidzić wobec niej, lepiej zamiast tego też ją przedstawiać negatywnie, no bo wiadomo, dziewczęta dziewczyna, więc trzeba bezpośrednio w jej stronę serce znienawidzić. Ja wiedziałem, że ten odcinek będzie zły. Ja wiedziałem, że ten odcinek będzie zły, się oczywiście nie pomyliłam. Totalnie zły, zjebany odcinek, który serce znienawidzić wobec Aurory. Jest to tym bardziej, jest mi szkoda, bo ma naprawdę piękne imię. Tak jest niefajnie przedstawiona.
Chyba zrobię ankietę pod tytułem, która postać z Miracolą została najbardziej skrzywdzona za stwórców i Aurora na pewno będzie jednym z przykładów. Dobra, ja w tym momencie kończę. To będzie na tyle. Bywajcie. Nienawidzę Marinette. A, i piszcie w komentarzach szkoda Aurory ogólnie, bo... No szkoda jej, no. Szkoda Aurory, no. To jest dziewczyna, której też by można było pomóc. Tym bardziej, że... Nie jest to aż taki spadek jak Kroi albo Layla. Jej by się tym bardziej dało pomóc. No ale oczywiście zamiast tego twórcy wolą ją zostawić w najgorszy możliwy sposób, wolą sobie znienawidzić wobec niej, bo tylko na to tych zjebanych ludzi stać. Funny Lab i Strands od 7 woleci się znaleźli.